Niczym 101 Dalmatyńczyków, Piechol nagrał 101 odcinków już. Z Dark Souls 2. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Gra wiadoma, ukłon w waszą stronę. I jedziemy dalej po nasze duszyczki. Trochę ich tam zostało. Nie, tych zostawiamy w spokoju. Nie stwarzają zagrożenia. Więc nie ma co zagrożenia stwarzać im. Choć w sumie już jestem zagrożeniem. Sama moja obecność tutaj. O kurde. Niedobrze. Nie, naprawdę nie fajnie, że takie strzały w plecy zgarniam już na początku. Co, zeskok? Naprawdę? Zeskok i lewo? No zbyt wysoko, przecież tu jest śmierć bankowo. Co to była za chamska wiadomość? Jakby można było ujemnie ocenić, negatywnie, to bym to zrobił. No inaczej, zamiast umieszczać przed wiadomością, że jest gdzieś tam kłamca, to wypadałoby po prostu zdyslajkować taką wiadomość. No ale w sumie... Moment. Tylko jeden ten potwór był. Nic więcej. Szkoda nawet, bo całkiem sporo duszyczek za niego było. A, pieprzony, że zapomniałem. Ja tu nie mam gdzie się schować. Ja pierdzielę, jak ja nie lubię tych pieprzonych jeży. Gin! Jest, dobra, jeden martwy. Zostaje tylko ty zostałeś, kolego, no. Dobra, gin. Kurde. No nie! Aaaa, dobrze. Ale w dalszym ciągu próbujemy inwajdować światy? Nie, niestety już nie mogłem. Muszę do tego być człowiekiem, a nie jestem. Ale za to znak przyzwania mogę zostawić. A i w sumie taka delikatna dywersyfikacja materiałów. Może ktoś tutaj akurat będzie potrzebował mojej pomocy. Dobra, tutaj? Tutaj nie ma nic. Szkoda. Ale dobra, jeszcze jedno ognisko pozostało do odkrycia. Jakby co? Gdzieś tutaj musi być w pobliżu. Ale mroczną broń już sobie czasnę. Jakby jakiś jeżyk miał się pojawić, to żeby dostał podwójne wciry. Tutaj tak, ale moment, zanim tam... To co było tu, mi przypomnijcie? Przejście tylko, okej, dobra, nie chcemy tutaj żadnego nowego jeża. Wystarczą mi te, które są tutaj na górze wraz z olbrzymami, ale olbrzym już żyje, tak? Ten, rozumiem. Jest jak najbardziej żywy? Nie, jest wcale nie taki żywy jak myślałem. Dobra, ale przebiegnijmy tutaj. Oj, zły pomysł. Zwłaszcza iść do kąta jeszcze poprzednio. No, totalna głupota. A już nieraz się taką głupotą właśnie popisywałem w Dark Souls, więc... Kurde! Dobra, pi. Dwa łyki. Dobra. Może się uda. Schować tutaj. Jest winda na górę. Haha, see you later, suckers! Nie, serio, mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Ale co, czyżbyśmy teraz podjechali po drugiej stronie tamtego mostu, gdzie była przerwa, przez którą nie szło przeskoczyć? Zachowaj spokój, pewność siebie, bezpieczna strefa. Dobra, czyli rozumiem, że ta jest niebezpieczna. O kurde. Dobra, bardzo tu lodowo. Ale ej, faktycznie, tak, to jest druga strona. Tak po prostu. I trzech. Trzech kryształowych rycerzy. Że chcą mi zrobić kuku. Dobra, muszę być pierwszy w robieniu tego kuku właśnie. Dobra, no nie byłem w sumie aż taki jest bardzo pierwszy znowu. Może klejnot tylko, co mogło być błędem niestety. Ale co, tu nie wchodzicie, tak? Macie tutaj zakaz wstępu. Dobra, to było bardzo odważne. Bardzo odważny ruch z mojej strony, ale opłacił się. Oj, ten już niestety nie. Ale dobra, z jednym sobie dam radę. Raczej nie inaczej. Dobra. Stanowisko strzeleckie. Ale w kogo miałbym strzelać? Rzekomo. Ale właśnie, moment. Tam na końcu był jakiś przedmiot? Czy cokolwiek, co sprawiało, że chciałem tutaj się dostać? Tak, oczywiście, że tak. Widzę zwłoki, to i przedmioty też muszą być. Ale w sumie tylko jeden. Nie, w sumie więcej. Klejnot życia. Pęknięta kula czerwonego oka. To bardzo dobrze akurat. Kostur Azala. Kim był Azal i czy jego kostur był dobry? Porównajmy sobie. No nie, wszystko gorsze. Dosłownie, oprócz jednej statystyki, jednego miejsca obrażenia wytrącające z równowagi. Aha. Ale S za to w czarach i S w mroku. O shit. Dobra.
Jestem w stanie zaryzykować i zmienić. Bo błyskawic nie mam żadnych, ogień, no nie używam ogniowych zaklęć przy pomocy kosturu. Ej, kurde, a jak to wygląda? Zobaczmy. Klejnocik, zanim tam pójdziemy. Nie, bo tu bankowo spadnę. Mur, beton. Ale zobaczmy, jak inni to zrobili. No nie wiem, gdzie chciałeś wejść, kolego. Ale już wiem, że ja nie będę próbował. A, to ty hałasujesz. Dobra. Ja już myślałem, że może jakiś jeż z ziemi wyskoczy. Czego oczywiście bardzo, ale to bardzo bym nie chciał. Nienawidzę jeży w tej grze. Pierwsze spotkanie miałem całkiem niedawno i już ich nienawidzę. I to nienawidzę szczerze. Ładne widoki, aczkolwiek tam się nie dostaniemy. Może w ten sposób. No i na potęgę, żeby nawet się nie próbowały zbliżyć do mnie. Dobra, i to już w kolegę, oj, nie mam już, o kurde, niedobrze. Ale faktycznie, przecież to jest na nich idealny sposób, oj, albo nie. Albo niestety nie. No dwa strzały, kurde. Dobra, ile stusów? Jeszcze 7 mi zostaje. 4 mroczne sfery tylko. No ale po jednej jeszcze broni mrocznej i słonecznej, więc jakby co, walczyć będę mógł w miarę zdatnie i dobrze. Kurde. No widziałem ten atak, ale niestety nic nie mogłem zrobić. Dobra, już użyjmy Estusa, trudno. Pierwszy! Ale kurde, i tak mnie trafił. Wcale mi się nie podoba. Wcale, wcale, ale dobra, zanim on... Ej, kurczę, można go zbekstrobować? Nawet nie wiedziałem. Proszę bardzo. Na ekranie jak na życzenie. Wiadomość, piękny widok pewnie, tak? Zbliża się cisza. Zbliża się chyba jeż, chciałeś powiedzieć. Ale dobra, turlasz się? Jeszcze nie, dobra, no to będę pierwszy. Z moim ciosem, na szczęście. Kurde, trzeba je wyprzedzać na każdym kroku. Dobra. Balsam winny. 3 sztuki. Oj! Ten już miał tarczę. To już co innego, to inny zupełnie. Wyglądał poważnie, a skończył like a bitch. Nie no, ale kurczę, który mam level już. Zaraz to zresztą, nie omieszkam tego nie sprawdzić. 235, no ej, no kurczę. No musi siać zamęt, musi wymiatać po prostu. Okej, okay, ale tu gdzieś kurczę raczej musi być. Tajne, sekretne przejście. Nie, no kurde, znowu się mylę. Ej. Ej. Efekt kuli śniegowej, co wy na to? Ej, nie idzie jej zepchnąć. Ale beton, no chyba, że mieczem. Dobra, mieczem już idzie. Dobra. Ej, nie mówcie, że to dojedzie do końca i stworzy mi przejście. Ale super, nie wierzę. Nie, a serio? Tutaj chyba tak. Ale nie, wpadło po prostu, kurde. Ej, to może jeszcze jedną? Dajcie mi jeszcze jedną kulkę ze śniegu. Nie, jest przejście, nie wierzę, ale świetnie, nie, podziwiam pomysłowość ekipy z From Software. Nie, serio, kurde. Uwielbiam, jak lokacje się zapętlają, no uwielbiam. Ej, tam coś jest? Nie, ale tu coś może być. Też nie. Kurczę, no szkoda, że tak mało ulokowanych tych tajnych przejść wszelakich. No, a zresztą i tak go nie będzie, bo to jest nierówna nawierzchnia, powiedzmy. Nierówna powierzchnia, tak właściwie. Ale okej, dobra, wejście do wieży. A za żelazną bramą, za żelazną furtką, czai się... Tron? A na tronie rycerz, którego nie mogę namierzyć. Cześć. Ej, ty... Ej, tak, dokładnie, to jest taki sam rycerz, jak tam przy walce z królem. Rycerz Zelem Lois poszukuje chaosu. Ej, czyli czyżbym miał teraz kompana do pomocy w walce? Kurde, byłoby świetnie. No ale brakuje jeszcze jednego. Kurde. Albo dwóch. A najlepiej jeszcze 100 by się przydało. Nie, ale serio, to było wszystko, co tutaj mogłem wykonać, zrobić, przejść? Kurcze, to niedobrze. Ale tak, skoro kula śniegu mogła, to pewnie mogę też i ja. Czy zginę? Jak obstawiacie?
No, nie chciałbym przez głupie pragnienie szybszego zejścia zginąć, ale... kula mogła. Może mogę też ja. Jaki fuks, dobrze klejnotu życia użyłem. No nie wierzę, kurde. Dobra, to był głupi pomysł, ale na szczęście nie zostałem ukarany za swoją głupotę. Uff, dobra, sprawdźmy, czy to jest faktycznie jest przejście. Trzeba to zrobić. Zresztą tam i tak muszę iść w tym momencie. Bo tam jest więcej porozmrażanych lokacji, które muszę zwiedzić. Winda to nie było wszystko, co tutaj było. A zresztą zaraz będziemy koło tej windy. Ej, no co jest? No, na szczęście. Już myślałem, że się nie przedostanę. Ale tak właśnie, tutaj podjudziłem wszystkich, a zresztą już chyba siadałem gdzieś po drodze przy ognisku. Więc tutaj wszyscy wezmą mnie zaraz na celownik. Łącznie z tym sługą. Kurczę, nie fajnie, ale chyba dam radę tu przebiec po prostu. Nie będę się musiał męczyć z nimi. Nara, o kurde, w sumie nie, bo przejście jest dopiero tutaj. I teraz tutaj będzie gdzieś ognisko. Oj, 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 otwiera szybciej, otwiera szybciej. No. I to rozumiem. Nie, sorry, to tylko pochodnia. Dobra, jak najdalej. Tutaj będzie, no właśnie, tego trzeba. Będzie mnie denerwował zaraz. No to może pojedynczo. W sumie chyba jesteś sam. Nie, nie jesteś sam, akurat drugi musiał się pojawić. Ej, jak on mnie dziabnął, jakim cudem? O, 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 o! Ej, co jest, czemu nie mogę się sturlać? O kurde, a tutaj, dobra, no! Już myślałem, że zupełnie wpadłem, ale skaczecie czy schodzicie? A zresztą, czy to ważne? Chyba teraz mam dobry, idealny wręcz moment, żeby przebiec obok nich i stąd uciec. Kurde, stąd nie ma ucieczki? Nie, tutaj, dokładnie tutaj jest ucieczka. Okej, ten był zamrożony. Już dłużej nie jest, niestety, ale też trzy skrzyneczki. O kurde. Nie, 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 nie. Wystarczy tyle. Teraz tak, napić się muszę, bo oni już pewnie zdążyli przyjść. No właśnie, jeszcze nawet strzelają. Kurde, i ten sługa jeszcze leci. No ja wszyscy to wszyscy widzę, ja wszyscy to wszyscy. O kurde, dobra, nara. Narka, żegnam. Jeden łyczek. I dla bezpieczeństwa mroczna broń. Zaraz sobie słoneczną później rzucimy, bo tylko to zostało. O, shit. Dobra. Jednym ciosem? No, double kill! Kurde, no musiałeś zepsuć ten moment, koleś? Musiałeś go zepsuć? No ale tak, dobra. Jedna z tych skrzyneczek może być mimikrą zawsze. Radość i łzy. Kurde. Dobra, nie, serio. Uwaga, ostrożnie. Dobra, tylko przedmiot. Naczynie dusz. Znowu. I mój znak przyzwania zniknął. Ciekawe dlaczego. Czyżby właśnie ktoś chciał mnie zaatakować? Oj, czym jesteś? Przedmiotem, dobra. Bliźniacze ostrze czarownika. Ej, 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 brzmi nieźle, ale jeszcze zobaczmy trzecią skrzyneczkę. Która też na szczęście nie jest mimikrą. Dwa boskie błogosławieństwa. Dobra, fajnie, tylko że muszę teraz sprawdzić to bliźniacze ostrze. Tylko kurde, szkoda, bo... będę musiał chyba zmienić broń. No, dużo lodowych rapierów się zrobiło, ale jest mój plus 5. Jest ostrze czarownika. Bliźniacze ostrze pochodzące z Melfi. Służy również jako katalizator magii. Rzadka broń, której używa niewielu wojowników, wymaga bowiem wprawy we władaniu zarówno kosturem, jak i mieczem. No ale tu ma E i tu ma E. Słabo. Ale wymagania ma całkiem spore. Jak na tego typu broń. Kurde. I zadaje magiczne obrażenia tylko, a nie fizyczne? Co to za lipa? Aha, i zadaje jeszcze mroczne do tego. Kurde, ale i tak, broń bez obrażeń fizycznych jest bronią kiepską. Dla mnie przynajmniej. No ale w sumie mało która tarcza będzie broniła przed takim właśnie orężem. Może coś w tym jest. Nie, ale dobra, nie wiem czy dobrze poleciałem nawet. Kurde. Ej, tam muszę iść, tam bankowo muszę iść. Tylko jak się tam dostać? A, ten sługa już się przygotował na moje przyjście. Dobra, i co oni zostawiają? Krótki miecz sługi, no. Ej, to był miecz? Ja myślałem, że oni mają sztylety. Ej, kurde, tu jesteśmy. Tu gdzie dosłownie przed sekundką byliśmy. No właśnie, no tak. Mogłem się domyślić. I tu już wszyscy teraz chcą mnie zabić. A zresztą wcześniej też chcieli. Żadnej różnicy praktycznie nie ma. Dobra, dead one. Dead two. Wszyscy z przedmiotami. Dobra. A co tam mieliście?
Klejnot życia. Ej, kurde. Myślałem, że dwa przedmioty były. Backstep? Nie, niestety nie, ale co tam. Dużej różnicy nie ma, ważne, że nie żyje. Okej, może w ten sposób? Kurde. Zamysł był naprawdę niezły, piecho, ale niestety wykonanie już gorsze. Kurczę, ale bez kamiennego pierścienia wydaje mi się, że troszeczkę słabiej mimo wszystko. Wyprowadza z równowagi ten mój miecz. Nie, ale serio, tu gdzieś musiało być jeszcze jakieś inne przejście. A właśnie, tutaj po lewej stronie. No też właśnie. Aha, ilu was? Widzę trzech. Dobra, trzeba się szybko z nimi rozprawić. O kurde, no o tym właśnie mówiłem, no o tym właśnie mówiłem, nie? Dobra, pij. Prawda, za blisko jest, żeby tak spokojnie się napić, ale może właśnie ogon trzeba odciąć. Ej, właśnie, a propos ogonów, jest i pies. A psy lubią skakać, dobra, to może ja pierwszy. Ale i tak zdążył ugryźć, no co za przebrzydła bestia. Ej, łoj, tam to by mnie zabiło. Dokładnie tak, nie? Trzeba się mieć na baczności, bo już teraz bez estusów jest naprawdę ciężko. Ale coś mi się wydaje, że zaraz dosłownie będziemy przy jakimś ognisku. Więc chyba w sumie nawet ten kawałek podróży jest niepotrzebny. Choć w sumie nie, muszę to przejść. Bo może coś się jeszcze rozpuściło tutaj, może coś się roztopiło. Coś fajnego, co mi się przyda. Może skrzyneczka jakaś. Kto wie, kto wie. No, oj, oj, oj. Tak, to my się nie bawimy. Do wyjścia, do wyjścia. I jeden klejnot i zaraz wejdzie i drugi chyba. Aha. No, i teraz się możemy bawić, kolego. No, ej, ale jak już machasz, to machnij dobrze, piechol. Nie tego cię uczyłem, nie tak się umawialiśmy. Choć co prawda żadnej umowy nie było, no ale... Nawet takich trzeba dopilnowywać, żeby... były należycie wypełnione. Kurde, ilu was tutaj? Tamten jeszcze strzela, to wcale nie pomaga. Dobra. Oj, no, na szczęście to nie był backstep. Oj, zaraz się zniszczy mój trzeci pierścień i wszystko jak psu w dupę. No podejdźcie, no proszę, kurde. No, ale w sumie nie do końca. No, teraz to rozumiem. Nie, serio, zaraz musimy znaleźć ognisko, bo jak pójdzie tam ten pierścień, to mam co prawda zamiennik, ale jest delikatnie gorszy i turlanie moje też będzie przez to gorsze. Więc najlepiej nie dać się trafić nikomu. No kurde, ładnie. Ładnie się zaczyna. A backstep? Niestety nie. No i tak, rozbij gardę martwego przeciwnika, tak najlepiej. Ej, tam jest ognisko. No i można by było już mieć spokój. No, ale jeszcze się rozejrzyjmy troszeczkę. No jest i płonący zombiak. No kurde, teraz mnie atakujesz. Teraz, w tym momencie. No patrzcie, jest. Stop. Poczekaj. Aha, ty już atakujesz. No co za świnia. I co ma za broń dziwną? Zadziabnij sobie klejnot, dzięki. No tak, co mam? Słoneczne ostrze. No na moje to ja go trafiłem. Oj, trafiłem go mocno. Bardzo mocno. Ale pewnie będzie chciał się leczyć albo coś w tym stylu. Ja mu się nie dziwię. Dobra, jedna już niestety zniknęła. A, podnieśmy sobie. Dajmy mu czas na uleczenie się. Ej, kurde, no. No i przez gościa muszę zejść po prostu na dół. No gdzie on poleciał? No bez przesady. No nie mówcie, że jeszcze tam zeskoczył. No. No chcąc, nie chcąc, musiałem pójść tutaj jednak. A, i wrócił do swojego świata. Dobra. Widocznie przestraszył się mego miecza. Tylko szkoda, że musiałem zmienić zupełnie trasę. Chciałem pójść gdzieś indziej. Bo co my tu mamy? Gościa wkopanego do połowy. W śniegu. Ej, Szydun jeszcze żyje. Nie! Ale było blisko. Żebym spadł na pysk. Hełm starego dzwonu. Co? Starego dzwonu? Tutaj? Co on tu robi? Moment. Ej, czy to jest po prostu dzwonek, który zakłada się na łeb? Hełm wykuty ze starożytnego dzwonu, choć wygląda osobliwie, no faktycznie, jest dość praktycznym przedmiotem. Jego górna część zapewnia posiadaczowi solidną ochronę.
No kurde, człowiek dzwonek, no nie wierzę, i tylko jedna dziura na oko. No bez kitu, nie? No bez kitu, ale coś to daje? Ej, chyba prędkość rzucania zakręć się zwiększyła. A sprawdźmy to. No jeżeli tak, to niezauważalnie. A może właśnie zauważalnie? Sprawdźmy status postaci. Szybkość rzucania zakręć. Gdzie my to mamy? 109, dobra, a bez hełmu. A tylko z maską. No dalej 109, więc to nie to. Kurde, to nie wiem. Nie wiem, autentycznie nie wiem, ale coś daje ten hełm starego dzwonu. Nie, dobra. Później sobie rozkminię dokładnie, co on tak właściwie daje. A tymczasem chodźmy dalej, chodźmy. No coś tutaj na mnie czeka na pewno. Coś cholera nieprzyjemnego. Nie, no przecież to jest ta sama lokacja. Ej, no kurde. A mogę tu się wrócić? Jest, na szczęście mogę. Dobra, no już myślałem, że to jest droga w jedną stronę. Bilet w jedną stronę. Droga bez powrotu. Dobra, tutaj. Ej, tu mam zupełnie nowe przejście, którego wcześniej nie było. A jeżeli było, już tędy szedłem, to zaraz mnie walnijcie. Nie, nie było nas tu. Bankowo. Oj, nie. Nie mogę nic tutaj zrobić, więc podejrzewam, że kiedy rozpalę pochodnie, to wtedy coś tutaj dobrego się wydarzy. Tylko, kurczę, mam nadzieję, że właśnie zwykłą pochodnią będę mógł to odpalić. No chyba tak, dobra. No to jedno. I drugie. I trzecie. I czwarte. Po przeturlaniu. Na szczęście pochodnie nie gaśnie. No wow, dobra, ta zagadka nie była zbyt trudna, tak naprawdę. Co my tam mamy? Widzę wielu sług. Też wiele sługów? Wielu sług? Mnogość. No nie, no dobra, nie, już nawet piechol nie próbuj, nie udało się. Fail. Już nie wyjdziesz z tego z twarzą. Nie, dobra, no ale ukryte przejście było nie tak znowu bardzo ukryte. Dobra, przedmiot. Kościana pięść. Dobra, nie omieszkam sprawdzić tej piąstki. Ej, coś jak cestus. Okej. Kość spojona z pięściami poprawia zdolność walki wręcz. Pozyskana z ciała zdeformowanej istoty. Umożliwia walkę z nadludzką siłą, zupełnie jakby duch jej okrutnego posiadacza opętał obecnego. Nie, nawet nie zakładam tego. Nawet nie próbuję. No ale co, no tutaj trzeba iść dalej? W sumie jeszcze nie. Tam była chyba jeszcze jedna odnoga, gdzie można by się udać. Kurde. I serio boli mnie to, że nie mam Estusów już. A klejnocików 66. Coraz mniej się ich robi, coraz mniej, ale faktycznie to jest tylko zejście do ogniska. Nie, dobra, kit. Zobaczymy, zobaczymy. Może mi się uda. Może nie jestem lamą aż tak wielką i nie zginę. Choć to jest Dark Souls, tutaj się ginie. Dosłownie po 5 sekundach nieuwagi. Nawet w sumie nawet jedna sekunda nieuwagi w sumie wystarczy, żeby tu zginąć. O kurde, to jest zręczny wojownik, tak? No to nieźle. A może po kosikiem, tak? Kurde, zmarnowany oczywiście. Dobra, a spróbujmy go zatruć. No dobra. Tu raczej przyjdzie nam umrzeć. To będzie właśnie chyba to miejsce. Albo jeszcze nie. Jeżeli nie będzie chciał wyjść. A jednak chce. Bardzo chce wyjść. Ale też nie do końca. Dobra. Wybaczcie lamerkę teraz. O shit. No i zniszczony przedmiot. No kurde, a ognisko było tak blisko. Nie! Nie! Nie, ja myślałem, że to już nie idzie. Ja myślałem, że to jeszcze nie zastanę. I oj, chyba mam w ogóle najgorsze sturlań. Najgorsze z możliwych. Trudno, trzeba go zmienić. Ten był trzeci, trzeba na drugi. No, turlanie delikatnie poprawione, ale i tak to nie jest to jeszcze. To nie jest to, co mnie satysfakcjonuje. Ale dobra, będziesz za rogiem pewnie. Czy już się wycofałeś masakrycznie zupełnie na swój posterunek? Ej, szybko się cofnął. No nie, kurde. Szybki jest. Bardzo szybki i też kurde odporny się okazuje. No niewiele to zabiera. A może ogień? No niestety nie. Choć widziałem to na jakieś magiczne 400 aż. Dobra, no dawaj. A już nie mam, kurde. Nie mam już. Oprócz słonecznego ostrza nie mam już nic. Nie mamy nic. Nie mamy nic. Ale beton.
Dobra, ale może na górę nie pójdzie. Może tu się nie zmieści, może jest zbyt wysoko. Po prostu jest zbyt wysoki na ten niski próg. A tam jest kolejny jeszcze. No to widzę, ładnie poszli po bandzie. Powiedzcie, że nie czarujecie. Nie, nie czarujecie, ale wszyscy nagle teraz zapragnęli mojej śmierci, więc będą tu przychodzić. Ale okej, dobra, skoro ci zaskoczyli niżej, to ja mogę zajść sobie potem przedmiot. Kukła człowieka, nawet dwie. Dobra, mega przydatna sprawa. Chodźcie na dół, chodźcie. Zapraszam. Pocięcie. No, widzisz? Zbyt ochoczo. O, jeszcze miecz. Kurde. Dobra, sorry, ale będę go musiał w locie zmienić. Dosłownie w locie. Pyk, pyk. Nie, nie pierścień, nie pierścień, miecz. Jest, dobra. Wszystko, wszystko w temacie. No, dobra, ten też daje radę. Na szczęście. Dobra, ten bliżej. Kurde, ale... Mimo wszystko... Miecz krypty, moim zdaniem, lepszy. Choć ten ma masakryczny cios, ten mocny, kiedy się trzyma broń oburącz. Kurde, zły moment, piechol. No i czemu to nie weszło? Oj, zręczny, zręczny, zręczny. Już się pewnie uruchomił? Nie, na szczęście nie. Ale ten drugi już zapewne wrócił, no właśnie. Okej, okay, chodźmy może na tą stronę. Tym razem on tu nie przejdzie, prawda? Prawda, zaiste tak jest, faktycznie. Dobra, ten martwy. No i co, pozostaje mi słoneczne ostrze i walka ze zręcznym. Chyba, że tam było jakieś przejście dalej. Ej, można by było do niego postrzelać, ale niestety nawet, kurde, nie mam czym. O, jedziemy na oparach, jak to się mówi, no. No dobra, ale... Jeszcze raz sprawdźmy tamtą odnogę, czy na pewno nic tu nie było. Jakiegoś innego przejścia, że chcę... Nie, niestety nie. No po prostu, tam muszę iść, muszę go rozwalić. Okej, okay, sposób jeden. Korzystaj z każdego dobrodziejstwa, jakie mam. Miecz oburącz, no i zapraszam, dzień dobry. Cholera, zbyt krótko się odsunęłem. Zbyt mały dystans wytworzyłem. Dobra, spróbuję go obejść. Dobra, jeszcze jeden. Atakujesz, skaczesz coś. Dobra, się zmęczenie, no dać przedmiot tylko. Klucz do strażnicy garnizonu. Dobra, chyba po tutaj właśnie przyszliśmy. Oj, Alfred. Dobra, szyt. No, ale jeden atak jeszcze. No, kurde, żeby to... Nie! Nie! O, fuks. No, czemu nie wziąłeś klejnotu? Czemu nie wziąłeś klejnotu? Ty łosiu! Dobra, jeden, jeden, jeden. Póki co, tylko jeden. No, dobra, drugi. Dobra, musi to być mój atak. Jest! 3,5 tysiąca. Za mało, jak za te nerwy. Za mało. Ale okej, okay, póki mamy tą broń jeszcze, to można też z tym spróbować. Kurde, już mamy. Aha, oczywiście, na to musiałem wejść jak kretyn. A spokojnie, spokojnie, zdążę dziabnąć sobie. No co, no niestety nic nie mam. Więc musimy zawalczyć po prostu mieczami. No ty masz ich więcej, a ja mam za to chyba nawet większy od ciebie. No wiesz, a kto wygrywa? To znaczy, nie, wygrywa ten, kto ma większego, mój kolego. Dobra, no chodź, chodź, chodź. Zapraszam. Dobra, jedno moje cięcie. I zaraz będzie jeszcze jedno. Spokojnie, doczekacie się jeszcze. No, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 kolego. O. Kurde, to było dziwne. Ale nie na tyle dziwne, żebym był zaskoczony. Czyżby koniec? Tak jest, dobra. Kolejne 3,5 kafla, nic nie było, niczego nie pilnował na pewno. No ktoś tu zginął, no i zgadujmy w jaki sposób, no zgadujmy. Wiadomo. No ale okej, jest klucz do garnizonu. I faktycznie jakieś drzwi były zamknięte. Tylko gdzie jest, kurde, garnizon? Bo było wiele zamkniętych drzwi, niektóre nawet z drugiej strony po prostu, chamsko. Ale to właśnie, moment. Tu nic więcej nie było. Więc można iść do ogniska wreszcie. Okej, dobra. No to bogaci o klucz jesteśmy po tym odcinku. I bardzo dobrze. Okej, ktoś tutaj? Nie. No to usiądźmy. Pełen spokój, chill. Estusy uzupełnione.
57 tysięcy, nawet nieźle. No, dobry moment, żeby skończyć ten odcinek, kochani. Dobra, to kończę w tym miejscu, żegnam się z wami, trzymajcie się. Wielkie dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!